osoba, którą gram w tym filmie, jest taką postacią bardzo potrzebną mężowi, bo jest kompletnym jego przeciwieństwem. Jest osobą bardzo ciepłą i otwartą, bardzo wspierającą. Jest to taki moment, kiedy kobieta bardzo potrzebuje wsparcia sama. I kiedy jeszcze musi wspierać swojego męża w takiej bardzo też dla niego trudnej sytuacji, to jest taki moment, kiedy ten związek zostaje wystawiony na próbę. Jesteś w ciąży. Jestem w ciąży. Naprawdę? Cieszysz się? To jest film o relacjach i o ustalaniu relacji. O ustalaniu porządku. O tym, z czym dla nas jest praca, czym dla nas jest związek, czym dla nas są rodzice, gdzie są priorytety, jak to powinno się układać w naszym życiu. Nie dawaj mu pieniędzy, poczekaj. Ale to nie jest żaden problem, słuchajcie, to jest naprawdę drobiazg. Ewa, gdzie jest mój portfel? Ile? Zaraz wracam. A to? Dla mnie szczególnie atmosfera była niezwykła w tym filmie, bo miałam równocześnie zdjęcia do serialu Usta Usta, w którym, jak to w serialu, szybko bardzo się kręci akcja, idzie wartko i tak dalej. I jak wpadałam na te chwile do lęku wysokości, gdzie był czas na próby, na rozmowy, gdzie Bartek zawsze podczas prób wypraszał całą ekipę, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać, spokojnie w ciszy spróbować coś stworzyć, to było niezwykłe. Naprawdę, ja czułam się jak tak, jakbym wpadała w wodę i tak. Witam, zapraszam wszystkich do kin na film pod tytułem Lęk Wysokości. Pozdrawiam, Magda Popławska.